Mój team składa się łącznie z 6 osób, ale na zawodach jesteśmy zawsze praktycznie we trójkę. Są to Gracjan Lemanik, Arek Gromowski, zawsze jest z nami też w stałym kontakcie telefonicznym pan Witek Gromowski, który pomaga nam dobierać odpowiednie przełożenia. Oraz od pewnego czasu współpracuję z Adrianem Gomulskim, który pomaga mi poprawić moje umiejętności jeździeckie. Oprócz tego mój tata zajmuje się takimi sprawami menadżerskimi oraz mam jeszcze trenera mentalnego Mikołaja Rogozińskiego. Na zawodach przodem motocykla zajmuję się ja, czyli ustawiam łańcuszek sprzęgowy, psikam go, zmieniam filtry, zmieniam dysze. Arek zajmuje się tyłem motocykla, zapłonem, no i takim oczyszczeniem tym głównym motocykla. Gracjan jest odpowiedzialny za przód motocykla, czyli wymianę dyszy, sprawdzenie łańcuszka sprzęgowego. Natomiast Sowa jest odpowiedzialny za tył motocykla, Sowa, czyli Arek. Sprawdza napięcie łańcucha, zapłon i dobieranie przełożeń. Na młodzieżowe zawody częściej jeździmy bez taty Kacpra, tylko ja i Arek. I dajemy radę. Poznaliśmy się w szkolnej ławce na lekcji języka polskiego, tak, na lekcji języka polskiego. Z Gracjanem mamy taką przyjacielską relację, bo w sumie jesteśmy kolegami z ławki, ale już jest u mnie trzeci rok. Arek jest u nas od tego sezonu, ale też jakby znajdujemy wspólny język i potrafimy się pośmiać i też być poważni i razem dojść do jakiegoś konsensusu.